Marcina Lewandowskiego, wielokrotnego medalistę w biegach na 800 i 1500 metrów, nie opuszcza dobra passa. Podczas ostatnich halowych mistrzostw w Toruniu zawodnik wspierany przez grupę Azoty Police zajął drugie miejsce, zdobywając tytuł wicemistrza Europy. Od halowych mistrzostw Europy, które odbyły się w Toruniu, minął już tak naprawdę tydzień czasu, tydzień z haczykiem. Bardzo się cieszę z uzyskanego drugiego miejsca. Bardzo mnie to cieszy, bo poziom w Europie, level rozgrywanych właśnie konkurencji w Europie lekkoatletycznych w tym roku naprawdę bardzo, bardzo mocny. Także utrzymane pewne drugie fajne miejsce to już kolejny mój medal, chyba siódmy, jeśli chodzi o halowe mistrzostwa Europy. Także mega, bardzo fajnie się cieszę. Tuż przed wyjazdem na kolejne zgrupowanie, tym razem do Kenii, sportowcowi udało się jeszcze wyjechać z rodziną do Karpacza na zasłużony odpoczynek i regenerację. 20 marca uciekam na prawie miesięczne zgrupowanie do Kenii, także roboty trzeba dalej przerobić swoją, igrzyska coraz bliżej. Oczywiście dzięki wsparciu grupy Azoty nie ma problemu, żeby zorganizować sobie idealny plan treningowy. Jadę sobie teraz do Kenii, bo tego potrzebuję, to się po prostu pakuję, jadę i zostawiam w Kenii. Także dziękuję bardzo grupie Azoty przy okazji tego nagrania za to wszystko. Dzięki, że jesteście ze mną, dzięki, że mnie wspieracie i dzięki przede wszystkim, że we mnie wierzycie. Dziękuję bardzo. Dzięki umowie z grupą Azoty Police sportowiec ma zapewnioną stabilizację finansową i może w 100% skupić się na treningach. Przed Marcinem Lewandowskim walka o najważniejsze trofeum w karierze. Medal olimpijski podczas igrzysk w Tokio, które rozpoczną się 30 lipca i będą czwartymi w karierze zawodnika.